Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala. To krótkie omówienie aktualizacji, o której wspominałem w sobotę. Prawdopodobnie pojawi się jutro, aczkolwiek już dzisiaj właśnie niedawno pojawiło się info na forum, które opisuje mniej więcej tą aktualizację, jakie są dodane nowe funkcje, zmiany, naprawione błędy, więc sobie teraz to na szybko przelecimy. Ja wam tam w komentarzu wrzucę link do tego, żebyście sobie mogli sami prześledzić ewentualnie. Natomiast jeśli już aktualizacja wejdzie do gry, to nagram pewnie jeszcze jeden film, w którym po prostu pokażę co i jak działa. I okej, witajcie, zbliża się kolejna aktualizacja, tutaj jakaś wersja V3.046, a co w niej, o tym poniżej. I przede wszystkim interesują nas nowe funkcje ogólne, nowy dzienny kalendarz logowania z 20 premiami miesięcznie, czyli pewnie to będzie coś takiego, jak było na święta, był ten kalendarz adwentowy, to teraz będzie to po prostu na stałe. No i to jest akurat spoko pomysł. Ja tutaj, wiecie, bardzo nie chcę zgadywać, jak to ma wyglądać i tak dalej, ale no po prostu pewnie tak będzie, żeby tam nikogo w błąd nie wprowadzać. Kolejne, karszma. Dodano ostrzeżenie podczas wyboru misji, jeśli nie mamy aktywnego wierzchowca. No to też jest akurat spoko, chociaż tu można było się po prostu po długości trwania misji domyśleć, że nie mamy tego wierzchowca, ale mimo wszystko takie ostrzeżenie zawsze spoko, bo jak ktoś klika, wiecie, szybko, to po prostu czasem nie zauważy i straci troszeczkę tej jawki, więc okej. Karczma. Przedmioty jako nagrody za wygrane misje wyświetlają teraz surowce możliwe do zdobycia u kowala. Też spoko, taki dodatek, wiecie, żebyście widzieli po prostu, może jakiś itemek będzie opłacało się wziąć misję tylko dla tego itemku, żeby go rozmontować, więc jak najbardziej okej. Hazardzista. Nowa gra w kości. Wymagane odblokowane pupile i wieża. Czyli to, co już mówiłem w sobotnim filmie, tam gdzie był ten konkurs na grzybki, to opowiadałem właśnie też o tej aktualizacji hazardzisty, że ma być, natomiast jeszcze nikt nie wie, jak to dokładnie ma wyglądać, tutaj też nie jest to napisane, póki co jest tylko, że nowa gra w kości i że właśnie co będzie wymagane, żeby mieć tą grę. Natomiast tak jak mówię, pewnie jutro, ewentualnie w środę, ale zgaduję, że jutro jak to wejdzie, to ja nagram po prostu jeszcze jeden film taki na szybko, gdzie pokażę, jak to wygląda, bo na razie tutaj nie ma żadnych screenów ani tego typu rzeczy, ale po prostu tak jak mówiłem, ma coś takiego być. Dobra, dalej. Arena, dodano ikonę klasy do walk PvP. I to szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi, muszę dopiero w grze zobaczyć. Dodano ikonę klasy do walk PvP. Czyli że co, że na arenie będziemy widzieć jaka klasa, ale to już chyba było. Szczerze mówiąc. Nie wiem o co tutaj chodzi. Zarządca areny, nowy przycisk Max Multiplikatora. Czyli zgaduję, że to będzie coś takiego, bo teraz jak klikamy arenę, to mamy maksymalny mnożnik razy 100. A że będzie można po prostu maksimum kliknąć i wtedy będziecie mogli, wiecie, jednym kliknięciem ulepszyć cały poszczególny budynek, tak do maksa, ile możecie, więc to jak najbardziej na plus, nie trzeba już będzie tak długo klikać i może w końcu zacznę tą arenkę na odcinkach robić, bo nie będzie ona zajmować tyle czasu, ile obecnie, także to akurat okej. Poczta, przycisk miga, gdy poczta pęka w szwach. Aha, no czyli to chyba chodzi o to, że po prostu gdy mamy pełną pocztę, to nam miga tak, jakbyśmy dostali wiadomość, żebyśmy tą pocztę wyczyścili. To akurat spoko, bo wiem, że dużo osób nie czyści tej poczty i mają ją cały czas pełną i nawet tego nie widzą, więc może da im to coś do myślenia, bo często na przykład do mnie piszą osoby o dodanie do gildii, a mają pełną pocztę i przez to, wiecie, nie mogę im wysłać tego zaproszenia i one o tym nie wiedzą. I nie ma też jak ich o tym poinformować, no bo mówię, mają pełną pocztę, więc to akurat spoko. No i tak, z nowych funkcji tak naprawdę to tyle, mamy tutaj jeszcze jakieś zmiany. Zmieniono wskazówkę zapisz konto z poziomu 10 na 5, no to jak zaczynamy grę i tam możemy sobie to konto zapisać, bo z początku mamy niezapisane. Klaser, dodano licznik XY do wszystkich osiągnięć w lochach. Zarządca areny, zrównoważono generowanie run, więc to może być ciekawe. Dodano nowy efekt blasku do przedmiotów. Pupile, jeśli wszystkie pupile danego elementu zostały zmaksymalizowane, w nagrodę za wygraną walkę otrzymamy 10 milionów złota zamiast owocków. No i to w sumie nie wiem, w sensie wszystkie pupile danego elementu, czyli to chodzi o to, że mamy wszystkie pupile na 200 poziom, no to akurat z tym może być ciężko, jeśli dobrze to rozumiem, no ale spoko, no jeżeli już ktoś doszedł do takiego etapu, w co wątpię, bo na to potrzeba kilka lat,
no to będzie dostał po prostu tak jakby jedną statystykę za każdą wygraną walkę, no bo owoce już mu się nie przydadzą. Więc myślę, że to okej, nie wiem czemu to wprowadzili, być może już ktoś ma te pupile wszystkie na 200 poziomie, nie wiadomo. Gildia, naprawa wykorzystania linków i tagów na czacie gildii. No to jakaś tam drobna zmiana. Gildia, dodano czerwony kolor tekstu do pupila gildii, jeśli poziom jest poniżej średniego poziomu. Więc to okej. Sala chwały, możesz teraz przełączyć atrybuty oraz opisy graczy dla wszystkich graczy bez konieczności ręcznego przełączania się ponownie dla każdego gracza. Poczekajcie. Aha, no to takie przyspieszenie, jakby szybciej możemy przeglądać, z tego jeśli dobrze rozumiem. Koło fortuny, aplikacja. Dodano wyświetlanie codziennych obrotów bez konieczności naciskania i przytrzymywania przycisku. Aha, no to chodzi o aplikację, to akurat spoko. Opcje. Gra pyta teraz dwukrotnie o adres e-mail, jeśli konto nie zostało jeszcze zweryfikowane. No to też ok. No i tutaj mamy jakieś naprawione błędy, aplikacje, czyli tam aplikacja na Androida, na iOS-a, na Steama, poprawione powiadomienia, postać, naprawiono błąd wyświetlania obrażeń Paladyna, postać, aplikacja, runy przedmiotu nie znikają już w trybie portretowym. To chodzi o aplikacje na telefony, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj niektóre te błędy to nawet nie wiedziałem, że są, więc to wiecie, to jest takie, że spoko, że naprawili, ale tam dużej różnicy to nie robi. Karczma. Wybór misji poprawnie wyświetla teraz przedmioty z runami. Aha, to był jakiś błąd z tym, nawet nie wiedziałem. Arena, ten sam przeciwnik nie jest już sugerowany dwukrotnie. O, to akurat spoko, bo nieraz było tak, że jak macie, wchodzicie w arenę i macie te trzy okienka do atakowania, to by jedna i ta sama osoba była na trzech pozycjach, więc to akurat spoko. Arena, naprawiono błąd wyświetlania podczas szybkiego przełączania areny i zarządcy areny. No to też spoko, bo tam się bugowało. Arena, przycisk ulepszania nie jest już wyszarzony, mimo że posiadamy wystarczającą ilość pieniędzy. No to był jakiś błąd też, ale nie spotkałem się z tym w sumie. Gabinet magii, nowo wygenerowany przedmiot nie wyświetla już wyskakującego okienka wcześniej zakupionego przedmiotu. W sumie nie wiem dokładnie, o co chodzi. Loch, naprawiono sobowtóra będącego przeciwnikiem w strefie mroku. Aha, to co było ostatnio na filmie, że zamiast tego sobowtóra nam się wyświetlały po prostu jakiś kod tego przeciwnika bez jego obrazka i tak dalej. To był błąd, czyli to naprawili, więc okej. To ostatnio mieliśmy na odcinku, jak Paladynem tam sobie klikałem te lochy, już jakiś czas temu w sumie. Loch, naprawiono błąd niewidocznych przedmiotów jako nagród za wygrane starcie. To z tym się nie spotkałem, ale spoko. Gildia, gigantyczna grzybowa katapulta nie nakłada się już na awatary graczy, to chyba jak były walki gildii. Sala chwały, naprawiono błąd wyświetlania podczas przeglądania członków innych gildii za pomocą strzałek na klawiaturze. No tak, to nieraz był taki problem, że jakby jak się szybko przeglądało, to przechodziłeś na kolejnego gracza, a obrazek zostawał z tego starego. Więc jeżeli to naprawili, to naprawdę spoko. Sala chwały, gracze bez pupili, podziemia lub twierdzy nie są już klasyfikowani w odpowiednich rankingach, czyli chyba nie będą się po prostu wyświetlać, jeśli tego nie mają. Koło fortuny, naprawiono błąd podczas próby kręcenia kołem, gdy wszystkie miejsca w plecaku są zapełnione. Okej, z tym się akurat nie spotkałem. Opcje, suwak jasności wpływa teraz na czat gildii. Opcja, naprawa wyświetlania pola wprowadzania przy zmianie adresu e-mail konta, które nie zostało jeszcze potwierdzone. Okej, główny interfejs, naprawiono błąd wyświetlania wyskakującego okienka z przedmiotami run o krótkich nazwach. Okej, ogólna wersja na Maca, naprawiono błąd z niewyraźną grafiką. Okej, no z większością tych błędów się nie spotkałem, szczerze mówiąc, w grze, ale widocznie były, skoro zostały naprawione. I to by było tak naprawdę na tyle. Ja wam podrzucę w komentarzu link do tego postu na forum, żebyście to sobie mogli sami przejrzeć. Nieraz trzeba przeczytać coś dwa razy ze zrozumieniem, żeby, wiecie, zrozumieć, o co chodzi.
to sobie możecie tam sami poczytać. No i tak jak mówię, ta aktualizacja pewnie wejdzie do gry jutro, ewentualnie w środę, jednak obstawiam, że jutro. I jeżeli wejdzie, to po prostu głównie z tego hazardzisty wam nagram też taki odcinek, jakieś zapoznanie, jak to wygląda i tak dalej, a potem być może jakiś poradnik, jeżeli sam się już dokładnie zapoznam, jak ten hazardzista będzie działał. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, zapraszam na Discorda dla widzów, i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się i cześć.